Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Shiny Garage, testerek,
Interior Quick Detailer. Dostałem go gratisowo i tak naprawdę, przepraszam, ale nie wiem, kto mi go wysłał. Bo akurat w tym momencie kilka firm zamawiałem coś, później jakieś gratisy doszły do tego. Przepraszam. Ale pozdrawiam osobę, która na pewno będzie wiedziała, że mi go wysłała. Tam było chyba w zestawie 4 czy 5. Chyba tak. Zresztą, dobra. Tak czy tak, pozdrawiam tę osobę. Dziękuję Ci ślicznie. Pozwoliłem sobie już na nagranie wypowiedzi. Wytrzaskałem wszystko. Tu zostało dosłownie tyle. Także coś na temat tego produktu wiem. I tak, jeżeli chodzi, tak jak widziałeś na początku filmu, wskoczyłem sobie trochę do Volvo, wskoczyłem sobie do Mańka, troszeczkę tam pomachałem i macha się bardzo przyjemnie. Tu jest napisane, że pozostawia naturalne wykończenie. Zgadza się. Zgadza się. I zapach niby ma być tu poziomkowy, sztuczny. Dla mnie on bardziej idzie w napój energetyzujący. Chociaż to... nie, sztuczny. Ale przyjemny, nie jest źle. Praca produktem... Z reguły te Cleanery mają takie szorstkie rozprowadzenie. Tutaj nie ma tej takiej płynności, tej tłustości takiej. Z reguły te, które zostawiają fajne wykończenie, tak jest. Chciałem zobaczyć, czy ten produkt coś po sobie zostawia. Więc wyczyściłem i położyłem skurczybyka na szybko i zobacz, co z tego wyszło. Bajeczka. Matowe wykończenie. Co jest fajne, to, tak jak widziałeś, że zarzuciłem na niego wodę, zebrałem i już go nie było. Super, rewelacja. Czyli tak naprawdę nie zostawia po sobie nic. Później wskoczyłem, ale to tak na szybko, bo nie mogłem na dłuższe testy, mało produktu, a to... Kurczę, nie miałem jak tematu ugryźć, a żeby pośmigać, wolałem sobie pośmigać nim na szybko, zużywając produkt, niż na testy, czy zbiera dressing, czy nie zbiera. Więc tak na szybko wskoczyłem z Funky Witchem i uzupełniłem tym produktem. We'll be right back.
I tak, z takiego szybkiego liźnięcia tematu, to można powiedzieć, że zostawił fajniejszą powierzchnię niż Funkiewicz. Z tego względu, że ją wymatowił na maksa. Wymatowił. Zero przyciemnienia. Tak naprawdę, tak jakby zdjął. Tak jakby zdjął zabezpieczenie. I teraz tak, podsumowując produkt. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Naprawdę rewelacja. Do takiego szybkiego odświeżenia. Jestem skłonny powiedzieć, że bardziej mi się podobało wykończenie po zarzuceniu tego produktu niż po Funkiewiczu. Ale wiadomo, zero przyciemnienia. Więc tutaj no, ciężka sprawa. Funkiewicz, jeżeli chodzi o przyciemnienie i mat, to jest kozak. Tutaj mamy sam mat. Bez przyciemnienia. Czyli produkt do tego, do czego powinien być stworzony, kurczę, no. Do szybkiego odświeżenia wnętrza. A, jeszcze jedna rzecz. Zauważyłeś, że w Mańku leciałem na kierownicy skórzanej. Nie wiem, jak byłaby sytuacja na dłuższą metę. Tutaj sobie tak spróbowałem jednorazowo, żeby zobaczyć, czy nie zbiera farby. Bo tam jest w jednym miejscu przetarcie i o dziwo nie. Nie wiem, jakby to było na dłuższą metę. Za mało produktu, więc brud zebrał ładnie. Na mikrofibrze tego nie było widać, bo za prześwietlone było. Ale fajnie z dłoni ten tłusty nalot zebrał. Także moim zdaniem bardzo fajny produkt. Naprawdę. Przyjemna praca, wydajność. Spoko. Na takim klasycznym poziomie można powiedzieć. Także dziękuję jeszcze raz za testerek. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!